powódź. Wybacz, szefie, mam alergię na... listki! Ty bezmózgowcu! Jesteś kameleonem! Dostosuj się do koloru podłoża! Nie trzeba ci żadnych liści! Zdawało mi się, że skoro wszyscy się zamaskowali, muszę zrobić to samo. Hej! To nie karnawałowy bal przebierańców, tylko podstępny atak na Rajską Dolinę. Tak jest. Spróbujemy rozrzucić 17 miliardów 600 milionów 525 266 ziaren piasku na całą dolinę. Nie możemy rzucić piachu tutaj. To Rajska Dolina. Albo zasypię wszystkie drogi prowadzące do Smoczego Oka, albo nie nazywam się... To nie nazywasz się Ramsin? A może to przezwisko, albo co? Deszcz pada, półgłówku! Deszcz pada! Tak, przelotny deszcz. Zaraz całkiem mnie rozmyje! Ratunku! Odwrót! Odwrót! O, a co z podstępnym atakiem? Co z workami piasku? Zostaw to! Wracamy na moją pustynię, gdzie nigdy nie pada! A, szybciej! Nie cierpię wiosny. Wiosnę. Ale wiosenny deszczyk wszystko dookoła kwitnie. Tak, wiosenny deszcz wpływa na wzrost traw, kwiatów i innych roślin. Patrzcie, nawet ta część doliny zamieniona w pustynię wraca do życia. I jak co roku zbliża się święto wiosny. O tak, a właśnie, kiedy zaczyna się to święto? Gdy skończy się deszczowa pora. Hurra, hurra! Uważaj, kreciku, przydasz nam się w czasie święta wiosny. Co to? Worek z piaskiem? Nie, jeden worek. O, Hamsin tu był, zobaczcie. Wiecie co? Zabierzemy te worki do Smoczego Oka i będziemy ich pilnować. Żebyśmy tylko zdążyli na spotkanie organizacyjne. Właśnie, chciałabym dostać jakieś ważne zadanie. Widzę, że spotkanie już się zaczęło. Chodźcie, chodźcie! W tym roku Bzyk i Rubin zrobią świąteczne dekoracje z kwiatów. Wspaniale! Fantastycznie! Jesteśmy. Ty, Grzebciu, ty zajmiesz się konkursami. Hurra! A ty, Tabalugo, jako następca tronu będziesz otwierał święto wiosny. To dla mnie zaszczyt. A Milunia? O, dostanę coś ważnego, dostanę coś ważnego! Ty będziesz wiosenną maskotką. O, znowu to samo! Dlaczego nie chcesz być wiosenną maskotką? Jestem nią co roku i marzę o jakimś poważnym zadaniu. To poważne zadanie. Zabierasz dzieci na poszukiwanie żonkili. No właśnie, a to nic ważnego. Wszystkie prace są bardzo ważne, Miluniu. Twoja tak. Budujesz górę do zjeżdżania, a ja jestem tylko opiekunką do dzieci. Jeśli chcesz, ja mogę być maskotką w tym roku. Tak, z przyjemnością. O, dziękuję, Nesayo. Ja zbuduję wielką górę. To będzie ważne zajęcie. Nareszcie. Pomogę ci, Miluniu. Wrzuć to na górę, Tabalugo. Dzięki. I z tej góry ktoś będzie zjeżdżać? Oczywiście, że tak. Na liściastych samkach możesz raz zjechać na próbę. Chętnie.
No jak? Czy ta praca ci odpowiada, moja droga? O, tak! Dziękuję, puchaczu! Uwaga! Z drogi! Przepraszam. Może lepiej poćwiczę moją inauguracyjną mowę. No tak. Miluniu, masz jeszcze czas, żeby zmienić zdanie i zostać miłą wiosenną maskotką. Nie. Jestem szczęśliwa, że mogę... Co to? To nasza nowa wiosenna maskotka. Ale Nesaja jest za wielka i zbyt powolna i zupełnie nie przypomina maskotki. Trudno. Nie mamy wyboru. Już dobrze. Znowu będę tylko maskotką. Zaraz się przebiorę. Ach, wiosna. Wiosna? Wiosna to jeden z cudów natury, wasza lodowatość. Taka delikatna, taka świeża. Taka piękna. Co tu robi ten robal? Nie cierpię wiosny, bo kiedy zima odchodzi, nie wolno mi niczego zamrażać. No już. Drodzy uczestnicy, ogłaszam święto wiosny za otwarte. Poszukiwanie żonkili? Ja pójdę! Ja pójdę! Zamienisz się ze mną? Nie wiem, czy umiałabyś mnie zastąpić. A co robisz? Opiekaną pietruszkę. Dobrze, nie będę się upierać. Wiosenna maskotka wie, co ma robić. Idziemy, dzieciaki, na poszukiwanie kwitnących żonkili. Wiosna. Nie ma ani lodu, ani gradu. Na co mi śnieżne armaty? Widzisz? Ani trochę śniegu. Tylko woda. O, tak, wasza mroźność. Ale musimy to zakręcić, zanim zaleje rajską dolinę. Dobrze. Coś ty powiedział? Powiedziałem, musimy to przemyśleć, jak opanować rajską dolinę. Nieprawda, powiedziałeś! Zaleje rajską dolinę. Czekaj, wasza zawziętość. Czy dobrze to przemyślałeś? Mały wiosenny deszczyk nikomu nie zaszkodzi. Jeszcze mi podziękują. A ty nie zjeżdżasz, Tabalugo? Nie, dziękuję. Już raz zjechałem. Czeka mnie jeszcze sporo pracy. Zapraszam, opiekana smocza pietruszka. Co za pech. Wiosenny deszcz zepsuł nam święto wiosny. Dziwne. Nie widzę ani jednej chmurki. Co? Więc jak... Arktos. Wiosna. Jak to powiedziałeś? Taka delikatna, taka świeża, taka mokra. Arktosie. Może za bardzo mokra? Przyrzekłeś nie atakować doliny, gdy skończy się zima. Chwileczkę, smoczusiu. Przyrzekłem nie zamrażać doliny. W naszej umowie nie było nic na temat wiosennego deszczu. Od dziś będzie padało już zawsze. Och, ty! Skoro nie mogę was zamrozić, to was zaleję. Nie uda ci się to.
Niestety mam bardzo złe wieści. Trzeba odwołać święto wiosny? Gorzej. Arktos nie daje za wygraną i chce zalać wodą całą dolinę. O, nie. To naprawdę straszna wiadomość. Dzieci poszły zebrać żonkile w dolinie. Mogą być w wielkim niebezpieczeństwie. Znalazłem! Ja też! Och, ale nuda. Co roku to samo nudne szukanie żonkili. W dodatku pada. Patrz, mamy już dwa żonkile. A ja mam cały bukiecik. O, dobrze, tyle nam wystarczy. Chcecie wracać na święto wiosny? Tak, chcemy! To w drogę, za wiosenną maskotką. Uważajcie na kamieniach. Za mną! Co to za odgłos? To chyba... Wracamy! O, Kiciu! Ratunku! Pomóżcie mi! Kiciu! Ojej! Czekajcie tu! Ratunku, Milunio, ratuj! Widzę, że wiosenna maskotka też może się do czegoś przydać. Wiosenna maskotka, ratuj nas! Kazałeś tylko zostać! Chodźmy! Gdzie oni są? Woda zalewa całą dolinę. Muszą gdzieś tutaj być. O nie! Miluniu! Miluniu! Tutaj! Tu jesteśmy, Tabalugo! Żyjecie. Tak. To było straszne. Ale dlaczego tak pada, skoro nie ma chmur? To Arktos chce zalać całą rajską dolinę. To straszne! Ale nie bójcie się. Zaraz przeniosę was do domu. Jedno po drugim. Nie, Tabalugo. Najpierw musisz zatrzymać tę okropną ulewę. Poczekamy tu na ciebie przez chwilkę. I dacie sobie radę? I jasne. Świetnie. Bo zdaje się, że już wiem, jak zatrzymać Arktosa. Wracaj szybko! Dobrze! Strasznie mi zimno, maskotko. A ja się boję. Hej, a może w coś zagramy? Będzie nam cieplej. Tak! Zagrajmy w słówka. A, dobrze, zaczynaj, myszko. W alfabecie liter wiele. Powiedz słówko na literę M. Ja wiem. Tama. Tama nie zaczyna się na M, Kiciu. Tama zaczyna się na... jaka Tama? Ta Tama! Woda ją zerwie! I co wtedy będzie, maskotko? Nic, myszko. Zagrajmy w coś innego. Na przykład, kto pierwszy wdrapie się na drzewo? Szybko! Rajską dolinę zaleje woda. Aha, przybył tu ktoś, kto dostał lanie. Za chwilę ty dostaniesz lanie, Arktosie. Ciekawe, a co ty możesz mi zrobić? Dać klapsa? Nic z tych rzeczy. Wyzywam cię na wodny pojedynek. Na pojedynek?
Świetnie, uwielbiam pojedynki. Ale wasza mroźność... Jaką broń wybierasz, Tabalugo? Wiadra? Konewki? Wodne armaty. Co? Jak sobie życzysz? Ale wasza lodowa mość... Którą armatę wybierasz, smoku? Może być ta. Panie, zastanów się jeszcze. Nie radzę ci. Się, Jakubie. Nikt nie zna tej broni tak jak ja. Ta baluga nie ma najmniejszych szans. Ale... Poza tym ja oszukuję. Ojciec mi już uczuł jakieś swoje, a miał ich wszystkich 120 tronie. Ojej, ta woda sięga naprawdę wysoko. I wciąż się podnosi. Teraz zagramy w inną grę. Już wiem, kto wdrapie się na sam wierzchołek drzewa. Przypomnę jeszcze reguły wodnego pojedynku. Gdy policzę do trzech, uruchomicie armaty i wypalicie. Tak, tak, tak. Przestań już nudzić. Uwaga! Raz, dwa... Aha, nie spadła na mnie ani kropla. Wygrałem, wygrałem. Tak, zniszczyłeś moją armatę, prawda? I wszystkie pozostałe. Co, pozostałe? Co? Jak? Co się dzieje? Przechytrzył mnie. Nie. Zakręć wodę, Jakubie. Zakręć. Szybko. Co z tobą, Arktosie? Nie chcesz więcej wody? Może powstrzymasz powódź, latająca jaszczurko, ale nie osuszysz zalanych terenów. Jeszcze się przekonamy. Dzieciaki, zobaczmy, kto wdrapie się na sam czubek drzewa. Ja! O. Wyżej już nie można się wdrapać. Uważaj! Zobacz, maskotko, już nie padam. Udało ci się, Tabalugo. Niedługo wrócę. Hurra, już nie pada! Tabaluga powstrzymał deszcz! Dzięki niemu nie pada! Tabalugo, gratuluję! To jeszcze nie koniec. Rajska Dolina będzie zniszczona, jeśli jej szybko nie osuszymy. A co z naszym świętem wiosny? Kto będzie się bawił w takiej wodzie? To jest myśl! Co? Urządzimy zabawę na wodzie. Jak to? Co ty mówisz? Na wodzie to niemożliwe. Ja rozumiem, nic z tego nie rozumiem. Tak, urządzimy wielką, zwariowaną, wiosenną zabawę na wodzie. Chodźcie. No dobrze. Deszcz przestał padać, wasza piaszczystość? Doskonale! Do ataku! Poczekaj chwilkę, Hamsinie. Zatrzymać wóz! A co ty tutaj robisz? Przecież to miał być niespodziewany atak! Trudno. Chciałem ci tylko podziękować za te wielkie worki z piaskiem. Co? Worki, które nam zostawiłeś. Urządziliśmy na nich wodne święto. Co? Ty je zabrałeś? Oczywiście. Zerknij sam. Na słońce pustyni zabrali do zabawy mój bezcenny piach. Nigdy na to nie pozwolę. Czyżby nie zabierzesz nam swojego piachu? Ale zrobię coś więcej. Zaraz się wam odechce zabawy. Dawać tu gorący wiatr. Jaki gorący wiatr? Co on wymyślił? Gdy mój gorący, pustynny wiatr owieje Rajską Dolinę, cała zabawa wyparuje wam z głów. Zapewniam cię! Nie, to niemożliwe. Nie rób tego, proszę. Dosyć. Nie zatrzymasz mnie. Włączyć gorący napuch. Ach.
Hansinie. Nie wiem, jak to zrobiłeś, ale się udało. Gorący wiatr osuszył naszą ziemię. I będziemy mieli nasze wielkie wiosenne święta. Szkoda byłoby zmarnować tyle wody. Racja, słoniu. Może zrobimy z niej użytek? Pomóżcie mi przenieść te worki. A może jeszcze w coś zagramy? Tak, gra się nazywa Wracamy z wyprawy, koniec zabawy. Wracamy do domu. Nasza maskotka, to znaczy Milunia, wróciła. O, mój maleńki, dziękujemy. Jesteś wspaniała. Dobra robota. Dzięki, Dawalugo. Ale czyżby święto wiosny już się skończyło? Niestety, ale zdążyłaś na otwarcie nowego basenu kąpielowego. Nowy basen? Nigdy dotąd nie mieliśmy basenu. A teraz mamy. Dzięki Arktosowi i Hansinowi. Nie wierzę własnym oczom. Zabrali moje worki z piaskiem i zrobili sobie basen. Nigdy więcej. Niech się nie spodziewają podstępnych ataków ode mnie. Jak dobrze, że dzieci są już w domu. To dzięki tobie, wiosenna maskotko. Dziękujemy, Sanio. Miałaś rację. Widzę, że wszystkie zadania są